Uciszył trybuny! Uciszył trybuny! Trener nie jest zadowolony. Dobra, ulica, ulica! A przyrzekasz być medialny, przyrzekasz udzielać wywiadów, nie odmawiać i stawać zawsze do kamery? Przyrzekam. Mianuję cię. Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku Projekt Fighter TV. Dzisiaj jesteśmy w Krakowie, a z nami wyjątkowy gość, zawodnik KSW niepokonany z rekordem 6-0. Tak więc witamy serdecznie Robert Ruchała. Mocne wejście smoka. Mocne wejście. Siema. Siemaneczko. Bardzo się cieszę, że jesteś u nas w programie. Troszeczkę sprzętu już widziałeś. Samego programu nie oglądałeś, więc będzie to dla ciebie zaskoczenie. Coś tam oglądałem. Wiem, że trzeba łapać kurczaka. No to a na którą konkurencję czekasz? Na kurczaka czy na sumo? Na sumo. No to dobra, to sprawdzimy, jak będzie w sumo. Słuchajcie, zapraszam na cały odcinek. Trochę będzie gadki między konkurencjami, tak więc mam nadzieję, że będzie się dobrze bawić. Zaczynamy. Zaczynamy. Dzień dobry. Lecimy, start. Nie. A to już? To już. Lecimy. Dobra, Robercik. On się czuje bardzo dobrze przed kamerą. No widzę, że masz smykałkę pod youtubera. Będę walił, tylko będę brał głowę kolegi. Walczy! Spokój, spokój. Przymierz. Dołóż kolano, głowę. To był chyba najlepszy wynik w próbie. Dołożył głowę, ale akceptujemy to, akceptujemy to. Nie było powiedziane, że nie w końcu. Grałem kiedyś piłkę, to nawyki. Robercik, panowie nabieracie? Dawaj jaja. To nie jest Wielkanoc, tylko Boże Narodzenie. O! Nie biura w ogóle! Biura mu wyrwałem. Uszkodził go, a potem go dobił. Robert, kolejne zadanie, Mr. Miyagi, Karate Kita pewnie oglądałeś, testowaliśmy łapanie, strzelanie. 5 strzał, unik punktowany, złapanie, punkty razy 2, no i jak cię trafię, to punktów nie ma oczywiście. Dobra, lecimy z tym. Lecimy. Łapiesz czy tylko unikasz? Robię wszystko. Robię wszystko, dobra. Z nogi też potrafię przypierdzielić.
Czy mogę strzelić w kamerę? Wtedy będzie wystarczająca interakcja Mateuszy. Dobra. Kurczę, prawie. Ale zejścia masz takie w automacie, masz dobre, że już nogę zabierasz nawet do tyłu. Łapisz kulę? Kulę? No. Którą? Z kręgli? A kurczę, prawie. Uwaga. Ja to już kurwa. Uciszył trybuny! Uciszył trybuny! Złapał! Dobra, Robercie, kolejna konkurencja. Teraz popracujemy nad celnością ciosów, a w zasadzie ciosów w piłkę. Mamy ten okrąg, już ci tłumaczę. Generalnie środeczek jest najwyżej punktowany, jest 100 punktów, 50 i 25, dobra? Trzy próby i zobaczymy, jaki będzie wynik. Dobra. Tak więc, zaczynamy. Składa po boku. Pięćdziesiąt? Da. O! Nie znałem, byś powiedział. Dwadzieścia pięć. Trener nie jest zadowolony. Jest moc! Jak Ronaldo! A nie! Dobra, Ronaldo mi nie służy. No nie! Ciężko to będzie zrobić, powiem wam szczerze, chłopaki. Oj, no nie! I w ten sposób skończyła się nam konkurencja. Jeśli chcecie zagrać program z Robertem, to pamiętajcie, że niszczy i gubi sprzęt, tak więc ostatni raz nagrywamy. Bardzo przepraszam, ale to nie ode mnie zależało, tylko od mojej nogi. O, czekam na zapasy. Lecimy. Dobra, kolejna konkurencja. Będziemy sobie mierzyć siłę uderzenia. Później w dodatkowych materiałach zobaczycie sobie u nas i u Roberta eks-filibrystyczne techniki. Eks. Tak jak ostatnio Maciek Miszkin w gali bokserskiej mówi coś tam, masturbacja, nie? No, słyszałem. Także też znany. Świetnie zawiązane rękawice. Będziecie mieć też w odcinku wypowiedź trenera na temat wiązania rękawic i historii wiązania rękawic. A my zapraszamy na mierzenie siły uderzenia. To jest takie wiązanie, które było używane tak gdzieś do może do 98-95 roku. W ten sposób dawali na rękawice taśmy na samym końcu, bo są zgodne tak jakby z kośćmi nadgarstka, no nie, że są pod tym kątem. A okej, nie łamały się ręce, nie łamały się ręce i było mocniejsze uderzenie. Okej. Przy tym, dlatego i teraz się tego zauważy na wszystkich walkach w zawodowym boksie, pięściasty nie używa się takiego wiązania w ogóle, klejenia taśmą na samym końcu. Okej. Po prostu nie można, jest zabronione takie wiązanie. Ale powiedz jeszcze mi, czy, Delahoya, jak walczył, czy w tamtych czasach też było takie dokładne tejpowanie, czy tu było mniej właśnie? Nie, no było dokładne tejpowanie tak samo, wiadomo, że każdy ma inną tam, inny sposób tejpowania rąk, ale jeżeli chodzi o zasadę, było taki sam, tylko no uważam, że w tamtych czasach było jednak, były inne rękawice trochę, jednak mimo wszystko, bo to się cały czas rozwija, lepiej pochłaniają tą energię uderzeń i tak dalej, no ale na pewno było więcej obrażeń. Ach,
kurwa. Ciężko będzie. Bo już mi zabolała ręka. Zabolała mi ręka. Będzie ciężko. Dobra. Ja mam kontuzję, wiesz? Dobra, ulica, ulica! O kur... No dobre. Czyli, słuchajcie... Czyli ulica. Jak wychodzicie do krakowskich klubów, dwa razy się zastanówcie, zanim zaczepicie Roberta. Ja pierdzielę. Ej, stop! Ja nie jestem rycerzem, dopóki mnie ktoś nie mianuje rycerzem. Gdzie jest trener? Ktoś mnie ma mianować. Ja mogę cię mianować rycerzem projektu Fightera. Przyrzekasz być medialny, przyrzekasz udzielać wywiadów, nie odmawiać i stawać zawsze do kamery? Przyrzekam. Mianuję cię. Na wojnę! Jedziemy, o. O k***a, nie mam nogi! Dobra, 1-0. Jedziemy. Dobra, ja poświęcam tarczę. Nie, to głupio zrobiłem. Bo teraz nikt nie przegra. Dobra, daj rękę i się przeciągamy. Kontra! Kurwa, sposobem mnie wziął, przepuszczenie. Nie! Wow! Kurde, lubiłem Star Warsy, ale teraz przerżnąłem nieźle. A wiesz dlaczego ja jestem prowadzącym? Powiem znowu ten żart. Bo nikogo tańszego nie znaleźliśmy. Aż spadę. A że za darmo to krzywa cena. Dobra, lecimy. Hop. O k***a. Wow! Ale wygrałem. Słuchajcie, pojedynek sumo. Zaczynamy. Hop. Nie będzie kozacz! Chcecie zobaczyć jak wyglądam po sparingu z Robertem? Tak jak ten gość. Get
Koniec, tam wyszedł! Już! Dawaj, kondycja! Sędzia, który przerywa. Wrestling! Zawsze się zrobi. Moi drodzy, jesteśmy już po odcinku. 8 wyczerpujących konkurencji. Szczególnie chyba to sumo nam wyszło. Naprawdę było dużo, dużo walki. Jak oceniasz siebie w stroju wagi ciężkiej? Powiem tak, jak ściągnąłem to, to poczułem się naprawdę chudy, no, taki z kategorii 57. Waga zrobiona od razu. Dzięki bardzo za to, że oglądaliście odcinek. Zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę. Zostawcie siuba. Tutaj macie social media Roberta, tutaj macie jego sponsorów, którzy mu pomagają, żeby dawał z siebie wszystko w oktagonie. Czekamy, Robert, na ciebie w oktagonie. Dzięki bardzo za odcinek. Mam nadzieję, że się dobrze bawiłeś. Zabawiłem się zajebiście. Oglądajcie, bo to będzie coś. Tak, i uważajcie na Roberta na ulicy, bo nokautuje. Który?